Szanowni Państwo, mówi Piotr Łukowicz. Chciałem dodać małe uzupełnienie do materiału dotyczącego modyfikatora Mirror. Otóż w tamtym tutorialu modelowałem taki niewielki wózek, który mógłby być w jakiejś kopalni użyty do przewożenia jakichkolwiek materiałów, ale nie zrobiłem w tym wózku otwarcia od góry, a więc jest to zamknięta bryła. No i teraz, ponieważ używam tutaj Mirrora dość intensywnie, to można byłoby dodać parę słów na temat tego, jak z takim obiektem sobie poradzić, ponieważ ten Mirror na razie określa mi geometrię tylko 1/4 takiego wózka. No więc tak, gdybym chciał zrobić na samej górze wycięcie jakieś, czy też wyekstrudować do wnętrza fragment geometrii, to jeżeli zrobię zwykłego ekstruda, to oczywiście podnoszę całą płaszczyznę, mógłbym również pociągnąć w głąb, ale potem, jeżeli spróbuję na przykład zrobić coś w ten deseń, no to widać, że jest przy skalowaniu tego ekstrudowanego fragmentu efekt taki dokładnie, o który mi chodzi. Znaczy jest to zazwyczaj dlatego, czy też w tym miejscu jest to dlatego, że mamy włączoną opcję clipping. Normalnie bez tej opcji byłoby troszeczkę inaczej, tworzyłyby mi się dziury. No ale jak jest clipping, to właśnie dzięki niemu mogę później wyekstrudowaną płaszczyznę zmniejszyć i wcisnąć ją potem do środka. Oczywiście zrobię to kolejnym ekstrudem, a więc robię E, wciągam w dół i teraz już mam otwarcie. Teraz trzeba tylko dokończyć, dopracować jakby fragmenty związane z geometrią. I teraz tak, w widoku od przodu skaluję podstawę w ten sposób, aby ona zajmowała się, czy też zajmowała miejsce w środku, w taki ładny sposób. I tak samo zrobię również w osi Y w widoku z boku. I tutaj oczywiście robię to na oko, ale przyjemną cechą modyfikatora Mirror i włączonej opcji Clipping jest to, że podczas skalowania w dowolnej osi tego typu podstawa trzyma się jak przyklejona swojego, że tak powiem, miejsca, w którym przecina się jako oś symetrii z pozostałą częścią mesza. Jest to bardzo przyjemne, no i bardzo pożyteczne. Przy okazji chciałem też cofnąć tą operację, pokażę może jeszcze jak działa nieprawidłowo modyfikator, czy też wtyczka Inset, o której też mówiłem w jakimś innym tutorialu. Otóż Inset jest już włączony we wtyczkach, jeżeli zrobię Inset, to on nic nie wie, no teraz to w ogóle się wysypał, to on nic nie wie o tym, że działał tutaj Mirror. Jak widać, tak się kończy błąd skryptu. W tym momencie coś tutaj jest nie tak z tą geometrią, prawdopodobnie nie będę mógł nic zrobić już. Zobaczymy jeszcze. Dam mu jeszcze jedną próbę, ale żeby było troszkę inaczej niż ostatnio, włączymy sobie jeszcze podgląd na całości za aplikowanie tego modyfikatora do całego mesza. Inset jeszcze raz i jak widać nie działa. W poprzednich próbach, które robiłem przed tym tutorialem, inset działał, ale jego działanie było nieprawidłowe. To znaczy to, co się tutaj tworzyło, to był taki mesz, teraz widać, że tam jest jakaś dodatkowa płaszczyzna. To był taki mesz, który pojawiał się, czy też prostokąt, który pojawiał się tylko na tym obszarze, do którego mam dostęp poprzez mirror. Czyli tylko tutaj robił mi się taki niewielki prostokąt. Troszkę tak, jakbym zrobił ekstruda, później go lekko pomniejszył, ale już bez tej opcji clipping. Ok? Mniej więcej coś takiego się tworzyło, ale z kolei znowuż bez tych otwarć. Nie mogę tego teraz pokazać, przepraszam. Jest jakiś błąd w blenderze, który uniemożliwia mi pokazanie, o co chodzi. W każdym razie inset nie nadaje się do tego wcięcia, a byłby pozornie dobry, ponieważ tutaj jest prostokąt i ten prostokąt miałby ładnie od brzegów odcięte krawędzie, równo w równych odległościach. Ok, więc takie uzupełnienie. Inset się nie nadaje. Trzeba zrobić normalnego ekstruda i później przeskalować. A potem jeszcze jeden ekstrud i wejść do środka. Tak jak to pokazywałem na początku. Ok, dziękuję.